To jest dosyć szerokie chyba. No, będę się wybawiał. Trzeba dobrze przyłożyć. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy porozumienie z gminą Inowłódz pomiędzy kapitułą Rycerstwa Polskiego a gminą dotyczące przechowania regaliów kapituły Rycerstwa Polskiego, czyli pamiątek zebranych w ciągu prawie 30 lat funkcjonowania tej organizacji, które do tej pory były przechowywane na zamku w Gniewie, a teraz będą przechowywane na zamku w Inowłódzu. Decyzją kapituły te pamiątki wszystkie miały zostać wywiezione z Gniewu ze względu na uzyskanie przez ten zamek charakteru hotelu, a chcielibyśmy, aby te eksponaty i te pamiątki były przechowywane i okazywane szerszej publiczności. Wobec tego oczekujemy, że te rzeczy będą eksponowane w miejscu dostępnym dla wszystkich. Takim miejscem jest Zamek w Inowłodzu, Zamek Królewski, który od wielu lat swoje podwoje otwiera dla turystów i dla gości z całej Polski. Mając na uwadze to, że jest to miejsce zaszczytne, bo jest to Zamek Królewski, i mając na uwadze to, że jednak jest to miejsce otwarte dla turystów, tym bardziej wszystkie pamiątki, które pokazujemy, będą mogły być przez nich podziwiane i zapamiętane. Będziemy w tym momencie tworzyli pierwsze miejsce chyba tego typu w Polsce, w którym powstanie stała wystawa pamiątek po rekonstruktorach historycznych, czyli osobach, które rekonstruują historię, a które tak naprawdę teraz stały się też częścią tej historii, dlatego że informacje o nas, o rekonstruktorach, znajdują się już nawet w podręcznikach szkolnych. Ku mojemu zaskoczeniu zauważyłem taką informację w podręczniku do historii z klasy czwartej mojego syna, gdzie rozpoznałem jednego z kolegów spod Grunwaldu na zdjęciu. Było tam napisane rycerze XXI wieku. Dlatego, mając na uwadze to, że jesteśmy w tym XXI wieku, jesteśmy już częścią historii, chcemy tę historię pokazać. I mamy nadzieję, że te pamiątki, które Państwo zobaczycie, czyli tarcze herbowe ponad 60 bractw rycerskich tworzących organizację kapituły Rycerstwa Polskiego, role herbowe konwentów, czyli tłumacząc na współczesne zarządów kapituły Rycerstwa Polskiego, które od 1997 roku spotykają się i decydują o losach rekonstrukcji historycznej w Polsce, będą pokazane na zamku. Będziemy chcieli także pokazać tak zwane glejty, czyli są to listy zapowiednie bractw rycerskich, które przyjeżdżają na obrady kapituły, oraz inne pamiątki, które są związane z funkcjonowaniem kapituły. Między innymi obecny za moimi plecami chorągiew hetmana wielkiego, teraz seniora Tadeusza Antoniego Pagińskiego, z którym właśnie widziałem się jeszcze w dniu dzisiejszym, ponieważ wczoraj odbył się konwent w jego obecności, w obecności także dam bursztynowej róży i kawalerów orderu oraz miecza, których dokumenty ustanawiające te ordery także będziemy eksponowali na zamku. Ja zapraszam wszystkich Państwa do odwiedzin zamku w Inowłodzu. Bardzo dziękuję panu wójtowi za współpracę i mam nadzieję, że będziemy mogli razem stworzyć niezapomniane miejsce, które każdy z Państwa będzie mógł odwiedzić i będzie mógł podziwiać to, co przez te ostatnie prawie 30 lat udało nam się stworzyć. Dziękuję bardzo. Wielkie wydarzenie na zamku w Inowłodzu. Dzisiaj przyjechały tarcze bractw rycerskich z całej Polski i za chwilę będzie przygotowana jedyna w swoim rodzaju wystawa tych eksponatów w wieży zamkowej. Cieszymy się bardzo, że zamek zyska nową atrakcję, ponieważ tak jak wspomniałem, bractwa, które funkcjonowały, funkcjonują nadal w całej Polsce, mają swoje tarcze, które je wyróżniają. Chcemy te wszystkie eksponaty umieścić na ścianach wieży, chcemy je opisać, chcemy je pokazywać naszym turystom. Od wielu lat staramy się o to, aby zamek
zyskiwał na atrakcyjności. Odwiedza nas co roku wielu turystów i są często oczekiwania, pytania, żeby nowe wystawy historyczne, żeby nowe elementy takie nawiązujące do historii zamku się pojawiały we wnętrzach. Wieloletnia współpraca, wieloletnie dobre relacje z kapitułą Bractw Rycerskich Rzeczypospolitej, no i decyzja kapituły, moje bezpośrednie rozmowy z hetmanem wielkim kapituły Rycerstwa Rzeczypospolitej zaowocowały tym, że dzisiaj podpisujemy porozumienie i deponujemy te piękne eksponaty, które będą już na wiele, wiele lat tutaj na Zamku Winowodzu. Bardzo dziękuję kapitule, bardzo dziękuję naszemu kasztelanowi, który jest jak zawsze w tych wszystkich przedsięwzięciach historycznych pośrednikiem, dba o to, żebyśmy mieli tu jako gmina dobre relacje. Cieszymy się z tego powodu, że Zamek Winowodzu będzie za kilkanaście może dni wyposażony w nową, wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju atrakcję turystyczną.